Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Kurwa to było jedyne słowo, jakie udało mi się wydobyć po zetknięciu z niezrozumiałym ciśnieniem, które właśnie wypełniło przestrzeń wokół mnie. Ten dzieciak nie był już sobą. Zaczynałem rozumieć. To nie była jego własna moc, nad którą trudno mu było zapanować. To było coś rezydującego wewnątrz niego. Z postępującą metamorfozą stał się tylko o głowę niższy od Kentaya. Jego forma była również płynna, ale jednocześnie stała, jakby unosząca się gazowa forma, która mgliście przypominała człowieka. Następnie jego pierwotny, ciemnoszary kolor szybko zaczął przeistaczać się w oślepiające, złote światło. Po około pięciu sekundach jego ciało w końcu osiadło na konkretnej formie. Tak naprawdę mogłem użyć tylko jednego słowa aby go opisać. Wojownik. Wysoki i szczupły, z gęstymi, rozpuszczonymi włosami, które sięgały mu do ramion. Trzymał lancę, która wydawała się być stworzona z czystego światła wraz z uzupełniającą ją tarczą. Miał na sobie zbroję, choć minimalną, tylko poszycie klatki piersiowej i ramion oraz parę spodenek sięgających kolan. Potencjalne pochodzenie takiej istoty nie było dla mnie jasne. Sama jej obecność wywoływała poczucie grozy, niebezpieczeństwa i piękna jednocześnie. O dziwo! Kętaj zaczął się uśmiechać na widok przemienionego stanu EJA. Krwawy grymas od ucha do ucha pozbawiony jakiegokolwiek człowieczeństwa. Wygląda na to, że zło w końcu się ujawniło, krzyknął, po czym rzucił się na niego. Wojownicza forma AJ-a zdołała odeprzeć wszystkie początkowe ataki Kentaja, zanim wyprowadził brutalną kombinację swoich własnych. Rozciął Kentajowi brzuch, tworząc głęboką ranę, po czym przebił jego tors i rozbił nim metalową belkę. Mimo to nie mogłem się zbytnio ekscytować. Cała sytuacja wydawała się dziwnie znajoma. Kętaj napotyka na wroga początkowo bardziej groźnego od siebie i z początku dostaje baty, by w końcu zmasakrować go, regenerując się niemal natychmiast, a przy okazji stając się większym i silniejszym. Mieliśmy do czynienia z gwałtowną ewolucją, która była jedną z najgorszych mocy, na jakie można było liczyć u przeciwnika. W każdym razie, wyglądało na to, że AJ zamierza zakończyć robotę szybko, co było naprawdę jedyną opcją w tym przypadku. Wziął swoją lancę i zamachnął się nią z nieludzką prędkością, tnąc kętaja więcej razy niż mógłbym zliczyć. Był to makabryczny widok. Krew tryskała z każdego cala jego ciała, plamiąc metalową podłogę na czerwono. AJ wymierzył kolejne pchnięcie, ale tym razem Kentaj zdołał odbić cios i zmniejszyć dystans między nimi. Mam cię! Krzyknął. Mylił się. AJ wyciągnął swoją dłoń i wbił ją w szyję Kentaja, przez co ten wypluł z siebie jakieś kilka litrów krwi. AJ następnie wwiercił w bok policzka Kentaja końcówkę swojej lancy, przebijając go na wylot. Kurwa mruknąłem na ten makabryczny widok. Oczywiście, Sandu nie wydawał się zbytnio zaskoczony, widział to już wcześniej. Ale, pod koniec dnia, jedyną rzeczą, która się liczyła, było pozbycie się Kentaja, właśnie wtedy i tam. AJ ujął swoją lancę i pociągnął ją w dół, tworząc potężną szparę wzdłuż jego policzka aż do jego szczęki, rozrywając przy tym dziąsła i łamiąc mu zęby. Ale nawet to nie wystarczyło. Kentaj wył jak maniak i zdołał złapać AJ za szyję, wyrywając mu spory kawałek ciała. AJ cofnął się, ale zdołał jeszcze raz cisnąć lancę prosto w tors Kentaja. To wciąż za mało. Kętaj zamachnął się na głowę EJa, wykręcając ją całkowicie. W tym momencie byłem pewien, że nie żyje. Ale sandu nie wydawał się jeszcze zbytnio zmartwiony. Kolejny oślepiający błysk światła rozerwał ciało AJ, po czym ten jakby ponownie się przemienił, przybierając zupełnie nową formę. Tym razem przypominał łucznika na opancerzonym koniu, wciąż otoczonego złotą aurą. Przypomniałem sobie coś. Każdy obcy miał swój oficjalny opis przypisany do niego na potrzeby bazy danych. Większość z nich miała kilka kapitów długości, z wyjątkiem opisu AJa. Jego był krótki i ogólnikowy, zawierał tylko jedno krótkie zdanie: Duch wojownika. Nigdy wcześniej nie wiedziałem, co o tym myśleć, ale teraz. Zaczynałem rozumieć. Ajay skierował w stronę Kentaja salwę strzał, wbijając mu około sześć z nich. Jednak i ta forma została szybko zatarta, gdyż Kentaj ściągnął go z konia i zmiażdżył mu głowę jak arbuza. Kolejny błysk światła. Tym razem zamknąłem oczy. Po śmierci jednej formy zaczął przechodzić przez inne, przemieniając się w różnych wojowników z całej historii. Wielki potężny Wiking, zdolny, nieustępliwy żołnierz z Zulu, szybki, nieugięty samuraj i tak Z każdą transformacją zadawał Kentajowi coraz większe obrażenia, ale to był problem. Kentaj stawał się coraz silniejszy, a AJ nie mógł dokończyć dzieła. Po pięciu cyklach kętaj graniczył z wielkością domu, a jego żyły przypominały stalowe rury. Podniósł kolejną z form wojownika AJa za szyję i zaczął z niego szydzić. Znam zło, widziałem je i nigdy z nim nie przegram. Używając jednego ramienia, podniósł go i trzasnął nim o ziemię. Lata zniszczeń i odrodzeń. Wymuszona ewolucja. Trwanie w otchłani, która stoi przed śmiercią w kółko i w kółko, aż oświecenie zostanie na tobie wymuszone. Dla niewtajemniczonego ucha mogło to brzmieć jak bredzenie szaleńca, ale dla mnie przyniosło to zniechęcającą świadomość. Sandu również to zauważył. Mogłem dostrzec przerażenie w jego oczach na przestrzeni dziejów. Ludzie zrobili sobie zbyt wiele okrutnych rzeczy, by móc je zliczyć. A z jakiego powodu? Cóż, ta lista nie ma końca. Ale nawet wśród mrocznego morza rozlewu krwi, wojen i tortur, jest jedna brutalna praktyka, która wyróżnia się spośród innych. Jej prawdziwe pochodzenie jest tajemnicą, zarówno jeśli chodzi o datę, jak i miejsce. Niektórzy uważają, że została opracowana przez Azteków, niektórzy że przez Spartan. Mongołowie, dynastia Ming, rzymscy legioniści, nazistowskie Niemcy, niektórzy nawet twierdzili, że niektóre współczesne militaria wciąż korzystały z tej praktyki. Jedyne co wiemy na pewno, to to, że istniała, i brzmiało to przerażająco Jestem pewien, że nosi wiele nazw, ale ta nadana jej przez rząd to rytuał ewolucji. Moim zdaniem, ta nazwa nie oddaje sprawiedliwości jego czystej brutalności. Spróbuję namalować obraz. Wyobraź sobie pusty, średniej wielkości betonowy pokój pozbawiony okien, oświetlony jedynie kilkoma słabymi żarówkami. Wypełnij to pomieszczenie około pięćdziesięcioma mężczyznami, specjalnie wybranymi ze względu na ich wyjątkową sprawność bojową: bojownicy, żołnierze, najemnicy i tym podobne. Teraz zamknij wszystkie wyjścia i poinformuj poddanych, że tylko ostatni stojący mężczyzna będzie miał prawo do wyjścia. Zostaw ich. Aby walczyli na śmierć i życie, przeprowadź setki lub dowolną ilość takich meczy naraz, następnie podziel zwycięzców na mniejsze grupy i powtarzaj ten proces aż do momentu, gdy zostanie tylko ostatni człowiek spośród setek, a może i tysięcy. Następnie zamknij tych ludzi w ciemnej, zamkniętej przestrzeni na pięćdziesiąt dni, bez jedzenia, wody czy jakichkolwiek bodźców. Ci którym udało się to wszystko przetrwać, to sukcesy. Przypuszczenia były następujące. Jeśli umysł i ciało jednostki zdołały wytrzymać takie tortury, to znaczy, że przekroczyły jakiś próg. Przeszli jakiś rodzaj szybkiej ewolucji. To byli ludzie z wyjątkowym, ukrytym potencjałem. Ci, którzy posiadali coś więcej niż konwencjonalną moc i siłę woli. W tak drastycznych warunkach ich umysły sięgały po rezerwę mocy przekraczająco ludzkie ograniczenia fizyczne i psychiczne. Oczywiście pomijam pewne szczegóły, ale to jest sedno sprawy. Dla mnie to brzmi jak naukowa bzdura, ale co ja tam kurwa wiem? Sandu i ja dowiedzieliśmy się o istnieniu tego rytuału po włamaniu się do wewnętrznej dokumentacji, która była dla nas wręcz tajna. Dowiedzieliśmy się również, że jakiś czas po II wojnie światowej oddział żołnierzy i oficerów wywiadu natknął się na pozostałości po jednym z tych rytuałów w dużym, odległym i podupadłym budynku gdzieś na pustyni Tar. Po tym jak Biały Dom otrzymał jakąś niejasną wiadomość, zawierającą parę współrzędnych. Wewnątrz znajdowało się ponad 1100 ludzkich szkieletów rozrzuconych w różnych pomieszczeniach budynku. Najdziwniejsza część: w centrum budynku znajdował się zestaw małych komnat, w których sześciu wychudzonych, potwornie pokrytych bliznami mężczyzn. Było przykutych do ścian, jednak, choć z pewnością martwi, nie zaczęli się jeszcze nawet rozkładać. No, poza jednym, jeden człowiek wciąż żył. Ta tajemnicza postać została nazwana niezniszczalnym człowiekiem. Do dziś nie mamy pojęcia, jaka organizacja przeprowadziła rytuał ani kto wysłał współrzędne. I największe pytanie. Dlaczego? Zaczynam jednak schodzić z tematu. Nie udało nam się również ustalić, kim może być ten tajemniczy, niezabijalny człowiek. I chociaż nie było to w żadnym wypadku pewne, teraz mieliśmy wskazówkę. Zanim AJ zdążył wypowiedzieć kolejne słowo, Kentaj znów go zabił. Do tego momentu odzyskałem trochę ruchu w kończynach, co pozwoliło mi podczołgać się do Kena i Sandu, który teraz z pewnością wyglądał na zmartwionego. Sandu, powiedziałem. Ile transformacji może przejść ten dzieciak? On tylko potrząsnął głową. Wyglądało to tak, jakby znał odpowiedź, ale nie chciał jej wyjawić. Obejrzałem się, obserwowałem jak dzieciak, który teraz stał się kimś w rodzaju centaura, desperacko próbował załatwić kentaja. Teraz nie jestem pewien, czy dzieciak stawał się coraz słabszy, czy to kentaj stawał się zdecydowanie za silny, ale problem był tu oczywisty. W tym momencie dzieciak tylko opóźniał to, co nieuniknione coś innego musiało się szybko wydarzyć. Albo byliśmy skończeni. Wiem, co się dzieje, gdy zostaje zepchnięty do granic możliwości. Odezwał się Sandu. To, czego naprawdę się boi, jeśli to się stanie, wtedy, urwał na chwilę. Nie chciałem, żeby to się stało. Myślałem, że to wystarczy. U, nie podoba mi się ten dźwięk, mruknął Ken. Kentaj zabił centaura, dusząc go. Tym razem dzieciak przekształcił się w templariusza. Mogłem zobaczyć, jak Sandu przełyka ślinę. To jest to powiedział. To jest forma, którą przybiera, zanim wszystko idzie w diabły. Jeśli Kentaj ją zabije, wtedy Boże spieprzyłem. W tym momencie kętaj stał się tak wytrzymały, że ataki dzieciaka prawie go nie ruszały. A jednak nawet nie próbował ustąpić. Przypuszczam, że to był tak zwany duch wojownika. Walka nawet w obliczu niemożliwych do pokonania przeciwności. Tymczasem jedyne, co mogliśmy robić, to patrzeć. Ale zanim ci dwaj mogli zaangażować się w swoje przedostatnie starcie... Usłyszeliśmy gwizdanie z za ich pleców. Wszyscy odwrócili się naraz, widząc nas Sara, swobodnie przechadzającego się w naszą stronę. Ło, kiedy zrobiłeś się taki duży? powiedział. Jego oczy szerokie z podziwu. Mm, czy ty też stałeś się zły? warknął kętaj. Nassar wystawił ręce w obronnym geście. Jestem tu tylko dla zabawy, wielkoludzie. Co to znaczy? Niemal jak odpowiedź na jego pytanie, dało się słyszeć zbliżający się zestaw dudniących kroków. Zakętaja, kolosalna postać, pędziła w naszą stronę. Przybył tytan. A ze sposobów, w jaki Nassar się uśmiechał, Mogłem tylko przypuszczać, że to on go uwolnił. Jak nakazywałaby pierwotna logika, tytan ruszył na największego faceta w okolicy. Kętaj, który był teraz mniej więcej tego samego wzrostu, co tytan, przykucnął w pozycji obronnej. Nie pozwolę by zło. Przerwało mu gwałtowne uderzenie głową. Jak na tak wielką jednostkę, tytan był niepokojąco szybki. Ich wymiana była krótka, ale niezwykle brutalna. Tytan uderzył w klatkę piersiową Kentaja, rozdzierając ją na wylot. Kentaj uderzył w jego szczękę, rozbijając ją. Tytan zrywa Kentajowi lewy mięsień trapezowy. Kentaj wydłubuje Tytanowi wszystkie oczy. Ten miażdży prawą rękę Kentaja, wymachując na oślep. Kentaj wbił swoją pięść w okolice krocza Tytana, demolując jego dobra. W przypływie ślepej furii. Tytan chwycił głowę Kętaja i wbił ją w ścianę, osadzając ją głęboko, po czym pociągnął ją wzdłuż, przedzierając nią przez metal. Kętaj chwyta głowę Tytana od tyłu i ciągnie ją mocno w dół, powodując pęknięcie kości szyi, które przebiły się przez jego skórę. Mógłbym przysiąc, że Kętaj urósł o prawie metr od samej tej wymiany. Kiedy odrzucił tytana na bok spojrzał na nas. Połowa jego twarzy była teraz przedarta do czaszki. Nasar wyglądał, jakby miał zaraz zemdleć z podniecenia. Kurwa! <grych> krzyknął, podskakując. To było zajebiste. Kętaj uciszył go jednym ciosem w zasadzie, wyparowując go. Wcześniej nie było zbyt wiele nadziei. Ale teraz było jej jeszcze mniej. Ostrzeżenie Sandu było niejasne, ale wątpiłem, że to jakaś przesada. Dzieciak przygotował swój miecz, próżny wysiłek zważywszy na fakt, że miał zaraz upaść. I wtedy wszyscy mieliśmy przechlapane. Albo tak mi się wydawało. Czas, który kupił nam Tytan, miał się okazać więcej niż cenny. Gdy Kętaj przygotowywał się do ciosu, który prawdopodobnie wykończyłby dzieciaka na miejscu, strumień pocisków trafił w jego twarz, powodując, że lekko się wzdrygnął. Odwróciłem się, by zobaczyć, kto to zrobił, i ku mojemu zaskoczeniu była to Bella. Z tego czy innego powodu cholerna malarka wróciła. Ty! ryknął Kętaj. Ken oczywiście ucieszył się na jej widok. Wróciłaś, zaczął, zanim jego twarz opadła. Ale teraz umrzesz. Miej trochę wiary we mnie dobrze, powiedziała. Nie byłoby mnie tutaj, gdybym nie miała planu. Plan? Nagle pojawił się za nią Kael. Cóż, chyba można to nazwać planem. Nie miałaś tylko zbyt wiele czasu, by go ułożyć. W każdym razie raczej nie byliśmy w stanie protestować. Kętaj wyprzedził dzieciaka, prawie pieniąc się na ustach, gdy pędził na Belę z przytłaczającym, morderczym wyrazem twarzy. Chciałbym powiedzieć, że Bella sama wyglądała na niezrażoną, ale to było dalekie od prawdy. Wąsko uchyliła się przed jego atakiem, nie wyglądając przy tym na spokojną i opanowaną. KL zaatakował Kentaja od tyłu, próbując zatopić zęby w jego skórze. Jego kły złamały się natychmiast przy kontakcie. O, pieprzyć to powiedział, zanim został rzucony w ścianę. Udało mu się jednak odwrócić uwagę Kentaja na tyle długo, by Bella wykonała ruch, biegnąc do sąsiedniej przecinającej się sali i spoglądając w dół cholera! Powiedziała, zanim spojrzała z powrotem na nas. Odwróć jego uwagę! 30 sekund to wszystko, czego potrzebuje! 30 sekund... Mogło równie dobrze być godziną. Zanim Kentaj mógł pospieszyć z powrotem w stronę Belli, Ken wystąpił do przodu, tworząc na ziemi kilka portali, z których wyłoniły się dwa krokodylopodobne stworzenia. Zostały one zniszczone w ciągu czterech sekund. Dzieciak ruszył za Kentajem jako następny, co stworzyło kolejny problem. Nie! Krzyknął Sandu. Nie pozwól Jejowi się do niego zbliżyć! Kal jęknął, podciągając się z powrotem do góry. No dobra. Wskoczył między Kentaja i dzieciaka, odpychając tego drugiego do tyłu, zanim zablokował ramieniem cios tego pierwszego. To ramię zostało zmiażdżone, gdy po raz kolejny został wystrzelony do tyłu. Ale w trakcie udało mu się kupić jeszcze jakieś trzy sekundy. Ken otworzył kolejne trzy portale. Krew lała się teraz z jego oczu, nosa i skroni jak fontanna. Kurwa, mać. Mamrotał trzęsąc się, gdy zmuszał swoje zdolności do granic możliwości. Potem jednak uśmiechnął się. Chyba jednak ci ufam. Dwa z jego stworów zaatakowały Kentaja, podczas gdy trzeci trzymał dzieciaka. Ten ruch zdołał zmarnować kolejne siedem sekund. Spojrzałem z powrotem na Belle. Trzymała w górze 10 palców 9 8 ale Kentaj był już w drodze. Dotarłby do niej za około trzy. Prawdę mówiąc, nie mogę powiedzieć, że zrobiłem wiele bohaterskich rzeczy w moim życiu. Jasne, stanąłem w obronie dzieciaka w czwartej klasie, który był dręczony. Raz zastraszyłem faceta, który chciał się włamać do zaparkowanego samochodu. Przerwałem dwie bójki w barze. Ale nigdy nie było to nic, co mogłoby zagrozić mojemu życiu. Prawdę mówiąc, nigdy tak naprawdę nie byłem skłonny się narazić. Jestem pewien, że. Większość z nas podziela to zdanie. I nasuwa się pytanie: Jeśli wiedziałbyś, że twoja bezczynność doprowadzi do śmierci bez względu na wszystko, czy naprawdę liczyłoby się to ostatecznie jako bohaterstwo? Ale wiedząc, że nie mam zbyt wiele czasu na myślenie, te myśli prześcigały się w mojej głowie, gdy moje stopy już się poruszały. Hej, Dubku! krzyknąłem. Gdy znalazłem się w odległości około metra od niego, kętaj obrócił się twarzą do mnie. Prawie zesrałem się w gacie na miejscu. Nie miałem żadnego planu. Żadnej ustalonej strategii nawet nie planowałem oddać ciosu. To i tak byłoby bez sensu. Nie było też mowy, żebym zablokował czy odparł którykolwiek z jego ataków. Przypuszczam, że właśnie wtedy i tam. Byłem w pełni przygotowany na śmierć. Może nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ale wtedy najszczęśliwsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła, wydarzyła się właśnie wtedy i tam. Zawsze szczyciłem się tym, że mam dobrą równowagę. Rzadko ślizgałem się na lodzie, nigdy się nie kołysałem na łodziach czy w pociągach. Zawsze byłem całkiem dobry w sportach. Jednak w tamtej chwili poślizgnąłem się na plamie krwi. I jakimś cudem nastąpiło to dokładnie w momencie, gdy pięść kentaja miała zetknąć się z moją twarzą. Zamiast roztrzaskanej czaszki, jego knykieć tylko musnął bok mojego policzka, robiąc w nim dużą dziurę. Jasne, bolało jak syn i przez jakiś czas nie porozmawiam z żadnymi dziewczynami, ale udało mi się kupić wystarczająco dużo czasu. Bella wystrzeliła kolejny strumień ostrzy w tył głowy Kentaja, odwracając jego uwagę ode mnie. Kolejne chwile mijały w mojej głowie dość wolno. Obserwowałem, jak Kentaj błyskawicznie wystrzelił do przodu, podczas gdy Bella odskoczyła na bok jak oparzona. W tym samym momencie, z sąsiedniej sali za nią wyszła jakaś postać. Nie musiałem się zastanawiać, kto to był. Jego ruchy mówiły same za siebie. To był tańczący facet, pląsający wesoło. Sam Kętaj nawet zawahał się na chwilę. Ale dla niego było już za późno. Gdy się zderzyli, MP, trójka tańczącego gościa, wyleciała mu z ręki. Na moment. Czas jakby się zatrzymał. Tancerz zamarł w miejscu na chyba z dziesięć sekund. W tym czasie nawet kętaj nie mógł zmusić się do ruchu. To był spokój przed burzą. Przez ułamek sekundy wyraz twarzy tancerza zmienił się w coś, czego prawdopodobnie nigdy nie będę w stanie wyrzucić z głowy. To było nieopisane spojrzenie czystej, nieziemskiej furii. Zamrugałem raz, a kiedy moje oczy otworzyły się z powrotem, spotkałem się ze ścianą czerwonej mgły i latającymi kończynami. Jedno z przerośniętych ramion Kentaja poleciało nawet na mnie, niemalże wybijając mi bark. Człowiek, którego wcześniej uważaliśmy za nieruchomą ścianę, nie do pokonania, został zniszczony w mniej niż sekundę. Ociekający krwią tancerz podszedł do swojego upadłego odtwarzacza muzyki i podłączył go z powrotem. Wszyscy patrzyli w oszołomionej ciszy, jak odchodzi i znika z pola widzenia w kierunku przeciwległej sali. Kael był pierwszym, który się odezwał. Będę szczery. Byłem na 99% pewien, że to nie zadziała. Bella wypuściła z siebie śmiech na wpół ulgi, na wpół niedowierzania. Spojrzałem na dzieciaka, który nadal trwał w swojej formie rycerza, jednakże wyglądał na zdezorientowanego, prawie tak, jakby jego sens istnienia nagle zniknął. Wkrótce powrócił do swojego pierwotnego ludzkiego stanu. AJ upadł na kolana, kaszląc krwią pomiędzy szlochami. Sandu szybko podszedł do niego, by się nim zająć. Czy już po wszystkim? Pomyślałem sobie. Z wyjątkiem Clinta, TFNH był martwy, tak samo jak wszyscy obcy, poza tancerzem oraz wciąż zamkniętym kataklizmem. Chyba więc to już koniec? To było odważne, człowieku. Obejrzałem się, aby zobaczyć uśmiech Kael'a. Biec tak na ja? Kurwa mać. Lekko się zaśmiałem, ledwo mogąc uwierzyć w to sam. Chyba tak. Jak tam Hugo? Kael wzruszył ramionami. Niestety, na niektóre rzeczy nie można nic poradzić. Myślę jednak, że dobrze go pożegnałem. W międzyczasie Bella rozmawiała z Kenem. Pomogłabym ci, ale powiedziała, wycierając część krwi z jego twarzy, która była nią całkowicie pokryta. Ja nie. Nie wiem, co tu robić. Wiem. To bardziej wewnętrzny ból. Ale wygląda kozacko, prawda? Właściwie wygląda trochę obrzydliwie. Oboje się roześmiali. To było świetne. To, co zrobiłaś, powiedział. Nazwijmy to szczęściem. Dzięki, że mi zaufałeś. Dzięki, że wróciłaś. Naprawdę doceniam. O, zamknij się. Wziąłeś mnie na poczucie winy, ty dupku. Zanim zdążył się odezwać, przyciągnęła go do pocałunku. Nie chcąc uczynić sytuacji niezręczną, skierowałem swoją uwagę z powrotem na AJa, który zaczynał się uspokajać. Wszystko z nim w porządku? Zapytałem sandu, gdy do niego podszedłem. W miejsce odpowiedzi po prostu wstał i przytulił mnie. Jestem twoim dłużnikiem. Chwila dłużej. On byłby. My wszyscy bylibyśmy. Jego głos zaczął drżeć. Wszystko w porządku, kolego, powiedziałem. Nie przejmuj się tym. Przynajmniej teraz jest już po wszystkim. Puścił mnie i spojrzał na wszystkich innych. Ja jestem dłużnikiem was wszystkich. Najwyższy czas bym choć raz zrobił coś dobrego, odpowiedział Ken. Bella westchnęła, zanim się uśmiechnęła. Tak, ja też. Ten kutas zabił pierwszego przyjaciela, jakiego zyskałem od dłuższego czasu dodał Kael. Musiał za to zapłacić. Nastąpił okres ciszy, gdy wszyscy zaczęliśmy godzić się z wydarzeniami, które miały miejsce. Nie jest to najłatwiejsze zadanie. Oh. <laughs> Jakże wzruszające. Znajomy, ale całkowicie irytujący głos rozbrzmiał za moich pleców. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Odwróciłem się, widząc Adriana stojącego tuż obok, noszącego swój charakterystyczny głupi, zadowolony uśmieszek. "Kto ty kurwa jesteś?" kałem mruknął. Adrian zignorował pytanie, patrząc na dzieciaka. Fajna, mała zdolność, którą tam posiadasz, powiedział. Wiesz, gdzie by się przydała? O nie, pomyślałem proszę, nie mów tego. Siego grymas się poszerzył w mistrzostwach patroszenia.